Witam was, nocni gracze, z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie i witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Transmissions z moda z Half-Life'a. I ostatnim razem żeśmy się, że tak powiem, troszeczkę zacięli, z tym, że mam nadzieję, że teraz uda mi się znaleźć wyjście z tej sytuacji. Dobra, jeszcze raz sprawdzimy te drzwi na wszelki wypadek, żeby nie było. Dobra, nie mogę ich tutaj w żaden sposób zniszczyć. O! No ładnie. O! Pięknie. Czyli to było takie proste, tak? Cholera. To było takie proste. A ja byłem zacięty tyle czasu. Dobrze, no zobaczymy, co mamy tutaj. Jak się robiło ten kod? A. Odejdź, dołącz się do nas, umrzyj. Aha, a to jest miejsce, z którego żeśmy zaczynali w sumie. No dobrze, tu nic więcej nie ma. A więc jednak w dół do ścieków. Kurde, no pięknie, uwielbiam ścieki, nie? Kiedy mam... Aha. Wychodzi na to, że oni mają... O-o! O, super, tamtego gościa zjadły, tamtego gościa zjadła ta. Jak to się nazywa? Te prąsze. Miło, miło, bardzo dobrze. Dobrze dla mnie. Ciekawe jestem, gdzie ja się dokładnie znajduję, bo to nie jest miasto 17. Wygląda jakby teleport miał być. Super, udało się. Tak coś myślałem, że to powinno mi pomóc. Dobra, okej, i jeszcze doprawimy sobie energię. Pięknie! Dobra. Który to jest save game? 6. Na wszelki wypadek. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się save game przydać. O, mamy loading. Dobrze. Co mi niewygodnie mi dzisiaj. No i co? I co? No to jak wyjść z przykopem. Tak, upadek z takiej wysokości raczej by mnie zabił, no chyba, że... Pięknie. O, holender. O. Nice. Przycięło ich. Tak zgrabnie przycięło te zombiaki. Nawet nie wiedziałem. Poziom interakcji zawsze był bardzo dobry w Half-Life 2, szczególnie w tym... poziomie... W takim nawiedzonym jakby miasteczku. Poziom interakcji zawsze był niesamowity. Wow, zajebiście to wygląda.
Bardzo mi się podoba. Chyba właśnie coś zużyłem sobie niepotrzebnie. Nie wiem, jakiś taki niepokój cały czas jest. Ten czerwony kabel idzie tu i tu. Wiesz co? Jeśli ty masz być przeciwko mnie, by go tu się, to no ja najlepiej cię ustawię tutaj, o. Teraz tak, gdzie ja byłem? Kabel czerwony przebiega tu. Biegnie dalej tutaj. Aha. Teraz powinienem mieć połączenie. Lokacja wygląda bezbłędnie, moim zdaniem. Bardzo mi się podoba. Atmosfera aż wycieka po prostu na... Atmosfera aż wycieka z ekranu prosto mi na twarz. Aha. Oj, tu nie masz naboi. Nie masz naboi, no to czym ja się... Czym ja się stresuję? Aha. Nie mogę tego użyć. A tutaj coś jest ciekawego dla mnie? Nie. Zawsze sprawdzajcie się wszystko, każdy zakamarek, każdy kąt. Każdą odnogę, każdą szczy... Może nie szczelinę. Ale jak już się powiedziało, no to tak, każdą szczelinę. Dobrze, no w takim razie chyba mam uruchomić to. Nawet nie wiem, co zrobiłem, ale okej. Miło wiedzieć, że to właśnie o to chodziło. Shit. Znaczy, fajnie, że jestem w stanie zabijać je tym. Bardzo się z tego cieszę. No przynajmniej nie muszę zużywać amunicji. Co nie zmienia faktu, że wcale nie było tak urocze, jak bym chciał. O! Kurde, nie trafiłem ich. Wow! Oj, tej, kurde! Ile tu was jest tej? Czemu nie mogę? Uuu, ty. No dobra, 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 wiecie co? O, udało mi się. O! Nie, nie, nie! Oj, shit! Oj, hej, hej, ty! Prosto w point blank. Ej, więcej was matka nie miała. Już? Uspokoiliście się? Już? Koniec? Kurna, no naprawdę. Jak mi ktoś teraz wyskoczy z tyłu, to po prostu zabije. Słyszę, no nie. Aha, to no tak.
Dobra. W końcu do czegoś doszliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, w tym jakże czarnobylskim miejscu. Zupełnie jak w Stalkerze. Wystarczy tej atmosfery oczekającej. Tam muszę podskoczyć pewno. No pięknie. Dobra. Czyli co tu i... Au. Jeszcze raz. Au. No do ciężkiej cholery trafić w tą dziurę to też będzie... Jak ja mam trafić w tą dziurę, przepraszam panie? Aha. Niech pomyślę. Najpierw muszę to ubić. I w ten sposób, dobra. Trzeba było się zastanowić. Szkoda, że nie mogłem przeskoczyć przez tą dziurę po prostu. Hello. Zupełnie jak... Jakaś stara, opuszczona fabryka w Polsce. Ja tak myślałem, że tam właśnie... Bo to zawsze musi być jakaś cholernie... Cholernie przerażające miejsce. Gościu odpowiedzialny za muzykę. Pięknie, cudownie. Wręcz... Fenomenalnie. Co tu mamy napisane? Mamy rozkazy... Czym mamy się tutaj trzymać? No, za dużo nas jest rannych. Nie myślałem, że możemy przeżyć tak długo, że o, mamy te wieżyczki, hordy były. Coś tam, dobra. Czyli mieli problemy z hordami, mieli utrzymywać pozycję w tym miejscu. Z powodów oczywiście niewiadomych. Nie źle, kurde, przerażające. Mieli utrzymywać pozycję z niewiadomych powodów. Wszyscy zginęli. Cudownie. No to wchodzimy do nawiedzonego kuźwa domu. O! On ma moją ulubioną broń. Ale ja chcę tą broń. Kusza to była zawsze moja ulubiona broń w tej grze. Jednak co zamknięty, to zamknięty na zawsze. Kurde, no. Tak bardzo bym... Może mogę przeskoczyć przez tą dziurę? Już próbowałem przeskoczyć przez dziurę. Wcisnąć się w dziurę. Nie wyszło. No to w tym momencie raczej nie sądzę, żebym mógł przejść przez dziurę w tym oknie. O ile w ogóle będę mógł się cofnąć, bo najwyraźniej... Teraz jak się co... No wiedziałem. Kurde, ale kurde. To jest jedna rzecz, której ten silnik nie ma dobrze. No, zniczy są otwarte lokacje. One potrafią być duże bardzo. I momenty przeładowywania się z jednej lokacji do drugiej nie jest aż tak często. Oprócz tego, że oczywiście dzielą się... Czasami warto się cofnąć do poprzedniej lokacji, widzicie? Zrobią się dziwne graficzne glitche. Kurde, no to po co ja mam? Po co mnie teasujesz, kuźwa? No. Fajnie, mogę się pobawić. Ale nie mogę przejść. Może mam rozwalić. Zaraz. A, gówno, bzdura. Nie jestem w stanie się przedostać do tego pokoju. Za diabła, nie wiem jak. Dobrze, marnuję tylko czas. O, no nie, już myślałem, że nie będzie się znowu ładowało.
marnuję tylko czas. Nie mogę wejść do tamtego pokoju, bo drzwi były tutaj, więc to chyba było tylko, żeby mi pomachać przed oczami. Patrz, jest kusza, fajna broń, nie dostaniesz jej, fuck you. Całą radochę zabiera. O, gołębie. Nie pamiętam takich szczegółów w Half-Life. Fajnie. To wygląda jak arena do walki. Nie podoba mi się. Nic za nic. Schowam się tutaj, co? Nawet nie mogę wejść do tego vana, no dlaczego? No to naprawdę wygląda jak arena. Już wiem. Shit. Okej, dałem radę jechać. Co, to też jest zamknięte? No po co mi to było tej? Czy muszę jakieś kurde wygibasy tutaj akrobatyczne robić? Nie wiem, nie widzę nic. Wszędzie macie pozamykane, no nie, no znowu! Dobra, gdzie teraz? Tak, już bez wygłupów. Czy muszę rozwalić jakieś drzwi? O, zaraz, a może tutaj? Nie. Tyż nie. No i co? W ogóle, że udało mi się tutaj wskoczyć, to uważam za niemały sukces osobisty. Ała, nie, spadło. Może mam, nie wiem, szyby? Ależ oczywiście. No i jestem na zewnątrz, i co? Wow, fuck! Skąd? Z której strony? Walker, kurde! Nie mam już amunicji. Oh! Fuck! To jest nie fair. Fuck mi tej. Wow, fuck! Skąd? Z których stron? Mam tylko jeden strzał jeszcze, więc... Bardzo miło. Skąd macie RPG tej? Naprawdę. Gdzie jest ten Walker? Tam jest. Co ty próbujesz? Ostatnia rakieta, misiu. Ostatnia rakieta. A tam jest jeszcze jeden! Mordę. Okej. Nie. Fuck. Jak ja mam wyjść? Podędę, gdzie to... Wow.
O! Dobrodziejstwo inwentarza. Nie właź tutaj. Nie właź tutaj, ja ciebie tutaj nie chcę mieć. Gdzie są ja? Oh shit. Rakiety? Gdzie są rakiety? Gdzie są jakieś rakiety? Co to jest w ogóle? Okej, najwyraźniej ty nie możesz tutaj trafić. O, tu są rakiety. Tylko ten RPG to jednak kurne troszeczkę zabiera. Dobra, mam. Co jest tutaj w tym? To jest rakieta, dobra. To już mam 4 w takim razie. Dobrze, chodź tutaj, misiu. Pisiu, chodź. Dobra, 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 nie wkurzaj się na mnie! Mam. Gdzie jesteś? 4 rakiety, ale brakuje mi jednej. Jeszcze jedną rakietę, jeszcze jedną rakietę. Gdzie ja mam znaleźć rakietę? Kurde, nigdzie nie widzę żadnych rakiet. Zacinam się o własne nogi. Może tu? Nie! No pewno, nie, to był zły pomysł. Dobra, wiesz co? Nie! Ty się nie zadekuj! Odejdź ode mnie! Kurde, ale mnie wykopał. Fuck! Nic nie widzę. O! Dzień dobry! O, są rakiety! Dzięki Bogu! To ty strzelasz tymi dziwnymi... Jest! Mam cię! Dobra. Co?! Ja sobie leci się ze mną! Nie, no w tym momencie to już jest przesada, tak? W tym momencie przegięliście pałę. Przeginacie pałę! Zapiszę sobie na przypadek. Przeginacie pałę. Twórcy. Nie mogę wykorzystać. Kuźwa. Tutaj coś jest? Nie, nie ma nic. Tu na górze? Słyszę. Dobra, nie widział mnie. Dobra. Może jest jakiś bardziej konwencjonalny sposób wejścia na górę. No dalej. Aha. X-a? Spacja? No do czego nie mogę wejść? Ej, no co jest? O, do ciężkich cholery, no. Nawet nie wiem, czy tam coś może być dla mnie. Kurde, nie mogę wejść na tą cholerną rzecz. Może tutaj. Może tutaj. No bez jaj, serio? Nie. To są twarde elementy. Nie. Zgubiłem go. O, tam jest. Dobra, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Odwal się ode mnie. Dlaczego tutaj nie ma więcej rakiet? Ile ja mam ich? Jedną. Aż kuźwa jedną! No zajebiście. Może na górze? O.
Jezus, pan wie. Teraz trzy. Pięknie, super, cudownie. Au. Wiesz co? Może weź się odfajkuj ode mnie, dobrze? Prosto w twarz. Wow, 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 okej, wiesz co? Dobrze, dobrze, ja wiem, nie lubisz mnie, ja ciebie zresztą też za bardzo nie kocham. O, jest. Gdzie jesteś? Kurde! Fuck. Gdzie jesteś? Aha, tu jesteś. Ile jeszcze nas zostało? Jest, ostatnia. Ostatnia rakieta, słońce! Jest! Dr. Freeman... Is it really that time again? We'll see about that. To był koniec? No dobrze, przeszliśmy bez bólu. Wzięli po prostu to, co było najbardziej ekscytujące z Half-Life'a, czyli właśnie te motywy horroru. Oj, zacięło się to. Cudownie, zacięły się napisy. Elementy horroru z poprzedniej części i walki z walkerami. Z tymi tripodami, czy jak one się tam nazywają w uniwersum Half-Life'a. Ale myślałem, że to będzie coś więcej, jakaś, nie wiem, rozwiązanie historii, coś. A tutaj nic. Troszeczkę zawiedziony jestem, szczerze powiedziawszy, no ale trudno. Trudno. Dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. No bardzo ciekawa gierka, zwłaszcza, że ona jest standalone, czyli nie potrzeba mieć Half-Life'a do niej. A daje taki może przedsmak atmosfery Half-Life'a, więc to jest na pewno bardzo fajne. Króciutka, no szkoda, szkoda, ale bardzo, bardzo ciekawa, bardzo miła. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Z mojej strony to już wszystko. Dobranoc. We'll be right back.